Może oglądasz nas po raz pierwszy i jesteś zadziwiony tym, co widzisz. Myślisz, co ci ludzie robią? Jak oni się zachowują? Czy to może być Kościół, który nie jest zwiedziony? To prawdziwy Kościół. Zbudowany na prawdziwej Ewangelii. Może jej nie znasz, a ona jest prosta. Prosta, ale bardzo silna. Bóg tak pokochał ludzkość, że postanowił ją uratować z jej buntu. Poprzez to, że sam zszedł na ziemię 2000 lat temu, wcielił się, pojawił się na ziemi jako Jezus. Żył 33,5 roku, przestrzegając wszystkich Bożych praw i pokazując ludziom wokół, że można być człowiekiem chodzącym z Bogiem. A potem oddał się na niezasłużoną śmierć. Po to, żeby uratować tą ludzkość. Wiedział, że musi być zapłacona cena. I On sam postanowił ją zapłacić. On, wielki Bóg w ciele człowieka. Jezus Chrystus umarł za moje i Twoje grzechy. Za moje i Twoje odstępstwo. Stał się niezasłużoną, zastępczą ofiarą za grzech ludzkości. A po 3 dniach wstał z martwych w fizycznym ciele. Ukazał się setkom ludzi. A potem na oczach swoich apostołów, w asyście aniołów, w ciele wstąpił do nieba. Kto uwierzy w tą wieść, będzie zbawiony. To znaczy uratowany przed wiecznym sądem Boga. Ja i ci ludzie tu uwierzyliśmy. Czy ty uwierzysz prostemu poselstwu, że grzechy twoje zostały przebaczone, dlatego że Jezus Chrystus umarł za ciebie? Że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele, otwierając ci drogę do nieba. Że Bóg dziś jest po twojej stronie. Że wystarczy, że do Niego przyjdziesz i powiesz: Boże mój, żyłem do tej pory bez Ciebie. Chodziłem do kościoła, albo nie chodziłem, ale żyłem bez Ciebie. Chcę to zmienić, Boże. Przepraszam Cię za to, że żyłem bez Ciebie. Przyjmuję tą dobrą wieść o tym, że Jezus umarł za moje grzechy, o tym, że wstał z martwych. I dziś jeszcze uznaję Ciebie, Jezus, jako Pana mojego życia. Kiedy zrobisz ten prosty ruch, to Twój duch ożyje. Zamieszka w nim Święty Duch. Staniesz się obywatelem nieba, takim jak my. Będziesz tańczył dla Boga, będziesz Go chwalił, a kiedy te dni Twojego życia na ziemi się zakończą, jak strzała pójdziesz do nieba. Za darmo. Nieważne, co zrobiłeś. Nieważne, ile rozrabiałeś. Nieważne, ile rzeczy się nie udało w życiu. Ważne, że Jezus Chrystus zapłacił za to cenę. On jest sprawcą zbawienia. Nie ty, ani nie ja. Powierz się dzisiaj, tak jak się powierzyliśmy my, i rozpocznij nowy etap. Etap pełen światła i pełen siły. Nowy etap. Jeśli mi wierzysz, zrób to, co powiedziałem.
a ja nad każdym z was, którzy przyjęliście teraz tą prostą prawdę, związuję wszelką demoniczną moc i mówię do ciebie, diable, nie masz władzy nad tymi ludźmi, bo oni właśnie teraz oddali życie Jezusowi. Odsuwasz się od nich, wypuszczasz ich duszę i ciała. Bądź przeklęty, buntowniku i łotrze. Przez imię Jezus. Kontaktuj się z nami. Dzwoń do naszych ludzi. Dowiedz się więcej, jak teraz żyć. Skorzystaj z tego, co się nazywa apostolstwem.